czekamy do hejnału. Mam taki zwyczaj w Tornem Brzegu, że dla gości z Rzeszowa mamy hejnał o 12:00. Rozpoczniemy konferencję po hejnale. Możemy? Możemy. Państwo jesteście gotowi. Możemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. No dzisiaj, proszę Państwa, będę się odnosił do wczorajszej konferencji, którą PiS przeprowadzał na ulicy Sandomierskiej. No powiem tak, mamy czas Adwentu, a więc taki czas oczekiwania, czas radosny. Z drugiej strony wczoraj takie gorzkie żale Pana Przewodniczącego i zastępców prezydenta byłych już, jak ta współpraca wyglądała, i tak powoli będę się, po kolei będę się odnosił. Może nie do wszystkiego, bo wczoraj zadałem sobie trud, akurat nie, na żywo nie śledziłem konferencji ze względu na to, że mieliśmy Mikołaja, a więc powiedzmy odwiedzaliśmy dzieci w różnych placówkach, ale później tak wieczorem no musiałem obejrzeć konferencję, żeby do pewnej rzeczy się odnieść. Tych punktów było dosyć dużo wypisanych, bo ich było około 60. No dzisiaj tak zminimalizowałem dosłownie do 10-11, no bo to są te takie punkty najważniejsze, no, na temat których chciałbym porozmawiać. To może tak, proszę Państwa, zaczynając od początku, a więc od prezydenta Wojciecha Brzozowskiego. Pan prezydent tutaj dał mi czas do końca grudnia, jeżeli chodzi o przeprosiny. Inaczej ewentualnie skieruję sprawę do sądu. A więc tutaj powiem tyle, że to w sądzie w takim wypadku się spotkamy, bo ja akurat swoich zarzutów związanych z kumoterstwem nie odwołuję. Dla mnie jest nieetyczne i niemoralne zachowanie takie, że biuro projektowe córki te wnioski do Urzędu Miasta w Tarnobrzegu składało. No, można było się liczyć z tym, że jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby pełnić służbę zastępcy prezydenta, do takich akurat czynności nie powinno dochodzić. Ja wiem, że wtedy pomniejsza się zysk firmy, ale takiego czegoś nie powinno być. Fakt faktem, tak jak Państwo wczoraj widzieliście, te pozwolenie, tam jedno z pozwoleń było wydane w terminie 19-dniowym. Ja dzisiaj nie będę przeprowadzał jakichś tam analiz. Wystarczy, proszę Państwa, zachęcam do wejścia sobie na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Tam jest wyszukiwarka, gdzie można sobie wpisać miejscowość Tarnobrzeg, pozwolenia od do. Wszystkie pozwolenia z imieniem, nazwiskiem wyskoczą, kiedy był składany wniosek, kiedy było wydane pozwolenie na budowę. No i zobaczycie Państwo, że wnioski składane przed 6 października były rozpatrywane zdecydowanie później niż ten wniosek, o którym mówimy, ten wniosek 19-dniowy. Szkoda, że tutaj pan zastępca mój były nie odniósł się do spraw związanych ze sprawą swojego zięcia, który, jak twierdził, od razu tak na gorąco po mojej konferencji powiedział, że tam 2 czy 3 razy w ciągu 2 lat był u niego, przynosząc mu klucze do mieszkania. Powiem Państwu, że to jest nieprawda, więc jeżeli mamy się spotkać w sądzie, no to będę udowadniał, że tak to nie wyglądało. Był czas, że faktycznie 2-3 razy, ale w tygodniu przebywał. Nie wiem, czy klucze miał, przynosił, może te klucze owijał w dokumentację projektową, bo przychodził z dokumentacją projektową. Jak przychodził z dokumentacją projektową, to zapewne przychodził z dokumentacją projektową biura córki Wojciecha Brzozowskiego.
A więc tutaj wszystkie zarzuty, jakie wcześniej powiedziałem, podtrzymuję. Jest mowa o transparentności, z drugiej strony PiS mówi o tym, pan przewodniczący mówi, że jest z tego dumny. No to naprawdę, no to jeżeli dumny jest z tego, że mieliśmy w urzędzie kumoterstwo, to naprawdę, no to gratuluję takiego przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu. Teraz, proszę Państwa, odniosę się do słów może, które mnie tak akurat nie zabolały, bo to jest dla mnie śmieszne, że prezydent nie bywa w województwie i nie zajmuje się sprawami, którymi powinien się zajmować. No to powiem tak, że po to Kowal ma kleszcze, żeby się nie sparzyć, a więc po to miałem dwóch zastępców i oni pewne rzeczy załatwiali. No nie krywam, bo tam jest mowa o tym, że jak była, powiedzmy, mowa o drodze obwodowej, zostało to wpisane w dokument, droga obwodowa została wpisana w dokument strategiczny województwa podkarpackiego. No tam pierwsze skrzypce akurat na konferencji grał Wojciech Brzezowski, który cały czas tłumaczył, że z prezydentem nie jeździ. Tylko nic na ten temat nie mówił prezydent Józef Motyka, który akurat, jeżeli chodzi o drogę obwodową, jeździliśmy do podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich, do pana Piotra Miąsa, którego znam osobiście, bo swojego czasu pracował w firmie Geotech, która zajmowała się osuwiskiem, także wtedy go dosyć dobrze poznałem. I wtedy rozmawialiśmy na temat drogi obwodowej, rozmawialiśmy na temat spraw między innymi związanych z tym, że to on nam podpowiadał o tym, że najlepszym rozwiązaniem zrobić inwestycje za projektu i zbudu. I nagle to są pomysły prezydenta Wojciecha Brzezowskiego, no to po prostu dosłownie ręce, proszę Państwa, opadają. Mówiło się o ZUS-ach, że tutaj prezydent Józef Motyka walczył o te ZUS-y, żeby te ZUS-y były odraczane. Tylko, proszę Państwa, z ZUS-ami to było tak, że w 2015 roku to pani skarbnik na początku, później ja z panią skarbnik, później jeszcze ja z panią skarbnik i z panią dyrektor Moze jeździliśmy do ZUS-u, żeby te ZUS-y były odraczane. Dopiero w 2016 roku poprosiłem prezydenta Józefa Motykę, żeby ewentualnie tymi ZUS-ami się zajął, ponieważ odpowiadał za oświatę, a więc jest to rzeczą normalną, że powinien też tymi rzeczami się zajmować. Tutaj PiS mówi o tym, że mamy zaległości, jeżeli chodzi o ZUS-y. Ja tutaj Państwu, to nie jest tak, że to nagle stało się, no nie wiem, za kadencji prezydenta Kiełba. Ja mam takie krótkie sprawozdanie. Od 2005 roku przygotowała mi je pani skarbnik. Jak te zaległości, jakie te zobowiązania w oświacie są? I czy faktycznie nic się z tymi zaległościami nie robi, proszę Państwa? Między 2005 a 2010 troszeczkę tu jest inna zasada, bo placówki oświatowe były zakładami budżetowymi, ale w 2005 roku zobowiązania, łącznie z zobowiązaniem ZUS-u, były na kwotę 8 900 000 zł. Do 2010 roku praktycznie ten trend się utrzymywał, bo ta kwota była w 2010 roku 9 458 000 zł, a więc tam 500 000 różnicy. W 2011 roku te zobowiązania wynosiły już 12 268 000, by w 2014 roku wynosić 14 432 000 zł. W 2015 roku zobowiązania, wszystkie zobowiązania, łącznie z ZUS-ami w oświacie, wynosiły 11 754 000 zł, a więc jasno widać, że ponad 2,5 miliona tych zobowiązań jest mniej, a więc to nie jest tak, że tutaj nic w tym kierunku nie robimy. Faktycznie mamy taką sytuację, że od czerwca tych ZUS-ów nie płacimy, ale mamy podpisane odroczenia z ZUS-em. I tak, proszę Państwa, za czerwiec mamy odroczenie do 5 stycznia, za lipiec 2016 do 6 lutego, za sierpień 2016 roku do 6 marca 2017 roku i za wrzesień do 5 kwietnia 2017 roku. W tym momencie ZUS rozpatruje nasze odroczenie, nasz wniosek za październik. Jeżeli chodzi o miesiąc listopad, te zobowiązania do ZUS-u zostały zapłacone. Zostały zapłacone na kwotę 712 000 zł. A więc cyklicznie z roku na rok te zobowiązania będą się, łącznie z ZUS-em, będą się zmniejszały. Znaczy wiadomo, że też między innymi kosztem inwestycji. Bo jak Państwo dobrze wiecie, miasto jest zadłużone na 117 000 000 zł. Od następnego roku zaczynamy ten kredyt spłacać. A więc cyklicznie z roku na rok ten zadłużenie miasta będzie malało.
Wczoraj prezydent Wojciech Brzozowski chwalił się inwestycjami. A więc mówił o drodze obwodowej, mówił o tym też, co mnie bardzo zabolało. Przypuszczam, że bardziej zabolało pracowników Wydziału Technicznego i Drogownictwa, bo to tak wygląda, że prezydent Brzozowski praktycznie sam wszystko załatwiał. Od wniosku po wnioski o dofinansowanie. Tak do końca nie jest. To mamy merytorycznych pracowników, mamy urzędników, mamy merytorycznych naczelników i praktycznie tym ostatnim ogniwem to jest zastępca prezydenta i prezydent. A więc opieramy się na fachowej kadrze. Ja miałem tą przyjemność, że 4 lata pracowałem w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Budownictwa, później pełniłem obowiązki w Wydziale Inwestycji. Tych ludzi znam i było mi bardzo przykro, w jaki sposób zostali potraktowani przez prezydenta Brzozowskiego. To samo dotyczy pracowników Wydziału Edukacji. Tak jakby urzędnicy nic w Tarnobrzegu nie robili, a mieliśmy, że tak powiem, dwóch panów, a więc Józefa Motykę i Wojciecha Brzozowskiego, którzy ciężko dla tego miasta pracowali. Pan prezydent Brzozowski tak ciężko dla tego miasta pracował, że do pracy przyjeżdżał godzina 9, przed 15:30 z tej pracy wyjeżdżał, a tak ciężko pracował, że jeszcze, że tak powiem, jest członkiem zarządu w TBS-ie w Sandomierzu. Jak, że tak powiem, jest w stanie połączyć jedno z drugim? Nie wiem, ale widocznie można. No i oczywiście w jakiś tam sposób funkcjonowanie w biurze projektowym. Każde działanie, jak wyjeżdżali wiceprezydenci do województwa, czy były rozmowy w ministerstwach, było konsultowane z prezydentem. No to przecież wiadomo, proszę Państwa, że nie może być inaczej, a więc mieli pełną aprobatę i dobrze wiedzieli, w czyim imieniu jadą, bo jadą w imieniu prezydenta. No wszystkie umowy, jakie później były podpisywane, nie podpisywał zastępca prezydenta, nie jeździli wiceprezydenci w imieniu, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, nie jeździli w imieniu pana przewodniczącego Kalinki, tylko jeździli w imieniu prezydenta miasta Tarnobrzega. Dlatego nie do końca, jeżeli chodzi o te zarzuty związane z tym, że prezydenta nie ma, nie rozumiem. Ja cały czas mówiłem, ja pracuję dla dobra mieszkańców. Faktycznie, więcej czasu spędzam w Tarnobrzegu, ale jeżeli taka potrzeba jest, to jadę do województwa i też rozmawiam. Akurat tak się składa, że jutro jadę też rozmawiać w sprawie promes. Pan prezydent mówił o inwestycjach takich jak termomodernizacje w oświacie, że będzie to 20 milionów złotych. A jestem ciekaw, jaka to była jego zasługa, bo nie do końca rozumiem. Tam jest konkurs, jakie pieniądze pozyskał, jeżeli, proszę Państwa, marszałek czy urzędnicy marszałka oceniają wniosek i odpowiednio go punktują. To nie jest tak. Nie ma dodatkowych punktów za legitymacje partyjne. Nie ma dodatkowych punktów za to, czy ktoś jest w PiS-ie, czy ktoś jest bezpartyjny. Tak samo jak jeżeli chodzi o Schetynówki. Tu też nikt nam, proszę Państwa, łaski nie robi. Miasto składa wniosek. Jeżeli ten wniosek jest dobry, a proszę sobie przeanalizować, jakie wnioski były składane przez jakie gminy i gminy, które, powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość w tych gminach nie rządzi, rządzi Lewica. Jeżeli ktoś pisze dobry wniosek, to ten dobry wniosek przechodzi. Jeżeli ktoś napisze słaby wniosek, to nawet i legitymacja partyjna w niczym nie pomoże. Tak było i tak jest. Chociaż tak mówię, no to trzeba też oddać zasługi jednemu i drugiemu prezydentowi, bo jeżeli chodzi o drogę obwodową, no to powiedzmy, no te starania akurat przyczyniły się do tego, że te pieniądze są. I pracownicy nie zepsują tego. To nie jest tak, że tutaj prezydent Wojciech Brzozowski akurat tym wszystkim się na tyle zajmował, że w tym momencie on był pewny 7 dni temu, a po odwołaniu to nie jest pewne, co z tym będzie. Tam procedura trwa tak, jak powinna trwać. Państwo macie mnie pilnować. To Państwo mnie pilnujcie i będziemy się rozliczać z każdej, że tak powiem, z każdego etapu inwestycji. Czy można, czy nie można? Bo jak panowie stwierdzili, nie będą pewnych rzeczy prezydentowi blokować. Nie podobały mi się też słowa prezydenta Józefa Motyki, jeżeli chodzi o oświatę, bo przypominam sobie takie spotkanie u mnie w gabinecie razem z naczelnikiem Wydziału Edukacji panią Jolantą Kociubą, gdzie prezydent Józef Motyka powiedział, że on do końca na oświacie się nie zna, a więc pewne rzeczy ceduje na naczelnika oświaty. I w tym momencie po 2 latach prezydent, który zajmuje się oświatą, krytykuje to, co robił przez 2 lata.
No to takie zaskakujące jest. To tak, takie dziwne przejście do opozycji, tak jakby panowie zapomnieli, że przez dwa lata byli w koalicji z prezydentem Prawo i Sprawiedliwość. Nagle, powiedzmy, zapomnieli i sami siebie krytykują. No oczywiście o tych dobrych rzeczach mówią. Ja rozumiem, powiedzmy, dlaczego była krytyka pani Jolanty Kociuby, jeżeli chodzi o pana przewodniczącego, czy pana Józefa Motykę, bo przypomnę sławetny wywiad w telewizji lokalnej naszej z panią przewodniczącą Związku Nauczycielstwa, gdzie, powiedzmy, nie zostawiły suchej nitki na temat oświaty, na temat reformy oświaty. I wówczas przyszli do mnie panowie, jak zwykle trójką, bo to tak zazwyczaj przychodzili, i mieli wielkie pretensje, dlaczego akurat w taki sposób, jak mogła się zachować, bo to nie jest po linii partyjnej, co o nas powie województwo, bo marszałek nas ogląda, co powie ewentualnie ktoś tam na górze. Możemy przez to dużo stracić. No tylko kwestia jest taka, jeżeli pewne rzeczy nam się nie podobają, to o pewnych rzeczach mówimy. Ja mam to ułatwienie, że ja nie należę do partii politycznej. Ja nie muszę nikomu meldunków składać, nie muszę SMS-ów wysyłać przez pomyłkę komuś innemu. Nie muszę przed nikim stać na baczność. Nie muszę na następny dzień jechać i, że tak powiem, po nauki, jak się mam ewentualnie później zachować. A więc ja robię swoje, tak jak mówiłem, zawsze dla dobra mieszkańców, a nie tylko i wyłącznie po linii partyjnej. Pan Kalinka odniósł się też w swojej konferencji, jeżeli chodzi o Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego i Park Technologiczny, że tutaj, znaczy to jest tak, ja mam takie prawo, jestem prezydentem, a więc nie podobało mi się funkcjonowanie TAR-u w Parku Technologicznym. I to nie jest tak, że tutaj prezydent zdecydował, że TAR-u w Parku Technologicznym nie będzie, ale jeżeli ktoś popełnia elementarne błędy, bo ja już państwu o tym mówiłem, jeżeli ktoś, powiedzmy, pani prezes czy jej pracownicy spóźniają się z wpłaceniem wadium na przetarg, no to przecież to są elementarne rzeczy. I do kogo można mieć pretensje? Znaczy, z jednej strony to ja się teraz cieszę, bo nie po to tworzyłem Centrum Obsługi Inwestora, które całkiem inaczej do pewnych rzeczy podchodzi. A zaraz państwu pokażę, jak wyglądało funkcjonowanie w Parku Technologicznym. Mieliśmy taką sytuację, że z roku na rok podpisujemy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego takie roczne umowy na obsługę parku. W każdej umowie była emisja ulotek dotyczącej parku technologicznego. I proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, po prostu oniemiałem, bo ja nie wiem, co pani prezes, co pan Kobułecki w parku robili. To mam, proszę państwa, ulotkę dotyczącą parku. No nie wiem, czy państwo zdjęcie widzicie, czy nie widzicie. Mi to zdjęcie nie przeszkadza, ale ulotka dotycząca parku jest z 2010 roku, za przeproszeniem, znaczy chyba 14 czy 13. Na zdjęciu jeszcze jest były prezydent Norbert Mastalerz. Są całkiem inne kwoty, bo tutaj opisuje się, co ewentualnie w parku można zrobić. Są całkiem inne, proszę państwa, kwoty, jeżeli chodzi nawet o wynajem powierzchni. To tak wygląda świetne funkcjonowanie w parku technologicznym. My, proszę państwa, co roku płaciliśmy 400 tysięcy złotych na funkcjonowanie parku. W tym momencie zajmuje się tym Centrum Obsługi Inwestora i licząc pracowników dwóch dodatkowych, którzy w parku są, a więc pan, który zajmuje się księgowością, który w parku był i w parku pozostał, oraz pani, która zajmuje się sprawami projektowymi, technologicznymi, utrzymanie roczne parku w tym momencie kosztuje nas 189 tysięcy złotych. Przez rok czasu dyrektor parku nie sprzedał metra kwadratowego ziemi. W tym momencie jesteśmy już po dwóch przetargach, kolejne przetargi po dwóch przetargach udanych, a więc dwie działki sprzedaliśmy i kolejne przetargi na trzy kolejne działki są zaplanowane 10-17 stycznia. Już w tym momencie mamy inwestorów, którzy są, wiadomo, że to przetarg nieograniczony, a więc każdy może do przetargu stanąć, ale już w tym momencie mamy zapewnienia inwestorów, że są kolejni inwestorzy, którzy te działki chcą kupić. No to za przeproszeniem. Tak jak mówię, tak jak powiedziałem, ja te słowa podtrzymuję. Ja jedną rzecz, którą widziałem, co zrobił TAR w Parku Technologicznym, to były targi ślubne. Ja nie widziałem żadnego zaangażowania byłego dyrektora. Ktoś może podejść do tego inaczej, ja wiem. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego to jest taka kolebka Prawa i Sprawiedliwości. Umówiliśmy się
z przewodniczącym Kalinką, że jeżeli chodzi o TAR, to w całości, że tak powiem, przekazywany jest do, to jest taka zdobycz, że tak powiem, PiS-u. Jak to wygląda, to możecie Państwo sami ocenić. Pani prezes nawet nie jest łaskawa przyjść na sesję i przedstawić sprawozdania z działalności spółki. I miesiąc później czyta to sprawozdanie przewodniczący. Tak to powinno wyglądać? Chyba nie. Tam jest też zarzut prezydenta Brzezowskiego dotyczący tego, że prosił o wzmocnienie Wydziału Technicznego Drogownictwa i przyszła jako wzmocnienie pracownica, która pracowała w Wydziale Edukacji. Tylko proszę Państwa, tylko szkoda, że pan prezydent Brzezowski nie powiedział wszystkiego, bo faktycznie przyszła pracownica, która funkcjonowała w Wydziale Edukacji, niedawno akurat w tym Wydziale Edukacji wygrała konkurs, tylko tak się składa, że ta pani 3 lata w Urzędzie Miasta w Lublinie pracowała w Wydziale Inwestycji. A więc prowadziła inwestycje, zajmowała się zamówieniami publicznymi. Naturalne było, że jeżeli nie było takiego dużego zapotrzebowania na ten moment w Wydziale Edukacji, przeszła do Wydziału Inwestycji. Ale jeżeli pan prezydent podchodził tak do urzędników, jak wczoraj mówił na konferencji, to potem się nie dziwię, że niektórzy urzędnicy nie mieli ochoty w urzędzie pracować. Bo faktycznie, pan jest na chorobowym, kończy się umowa pod koniec grudnia i już w urzędzie pracować nie będzie. Nie można ludzi w ten sposób traktować. Nie można tak naczelników traktować, bo pan przewodniczący mówi, ja zawsze mogłem wejść do pana Brzezowskiego. Tylko pan przewodniczący to wchodził tak, że nie musiał pukać. Wchodził sobie o tak, jak do siebie. A tak to chyba do końca nie powinno być. A jak mówię, a naczelnicy czekali w kolejce. On tego nie widział. No jak był tak zapracowany, że jeszcze kolejne, że tak powiem, fuchy miał poza pracą w urzędzie, no to faktycznie był tak zapracowany. Kto na tym cierpiał? On cierpiał na tym urząd. Jeszcze ostatnia rzecz, proszę Państwa, związana z brakiem współpracy. Bo kwestia jest taka, że tutaj pan przewodniczący powiedział, że tej współpracy z prezydentem nie będzie. No sami Państwo widzieliście, jak wygląda głosowanie w Radzie Miasta. Ja tutaj zwracałem się z apelem do wszystkich radnych i opozycyjnych, to już nawet nie wiem, który teraz radny jest opozycyjny, a który nie jest. To się teraz wymieszało, tak dokładnie. Ale z drugiej strony, jeżeli prezydent przygotowuje projekty, które są projektami dla dobra miasta, tak jak Państwo widzieliście, w większości radni głosowali zawsze jednomyślnie. Były takie spięcia, gdzie akurat korzystałem z uprzejmości radnych z Platformy Obywatelskiej, gdzie głosowaliśmy za sportem, głosowaliśmy za koszykówką, gdzie nam się sytuacja odwracała i wtedy, że tak powiem, tą większością byli radni z Platformy Obywatelskiej, radni PiS-u. Może nie wszyscy, ale w większości głosowali przeciwko. A więc dalej liczę na to samo. Ja będę przedstawiał mądre projekty uchwał, rozwojowe dla miasta i będę liczył na to, że nie będzie takiej sytuacji, że ktoś będzie na złość akurat głosował, żeby komuś zrobić na złość. Pan przewodniczący powiedział, że tej współpracy nie będzie, tylko teraz tak się zastanawiam z jednej strony, bo tak, zmusili w jakiś tam sposób Józefa Motykę do tego, żeby z tej wiceprezydentury odszedł, bo to chyba nie na tym polega, że jeżeli rozmawiamy w gabinecie, później mamy operatywkę, gdzie elegancko się z prezydentem rozstajemy, tam kilku naczelników parę ciepłych słów powiedziało, prezydent Motyka cały czas płacze, idzie do gabinetu i płacze kolejne 2 godziny, no to za czym płacze? Za tym płacze, że go zmuszono? Bo chyba jak byłaby to męska decyzja, to żadnego, powiedzmy sobie szczerze, płaczu by nie było. Także tutaj akurat szkoda mi pewnej sytuacji. Nie do końca rozumiem też, no mówię, nie do końca rozumiem zachowania prezydenta Józefa Motyki, jeżeli chodzi o konferencję. Nie sądzę, że po tych słowach, bo te słowa były bardzo nieeleganckie w stosunku do wydziału, do naczelnika i do urzędników tam pracujących, że może normalnie popatrzeć się w lustro i spojrzeć sobie prosto w oczy, bo nie sądzę. Józef Motyka. I kolejna sprawa, bo Józef Motyka został według mnie zmuszony do tego, żeby odejść z zajmowanej funkcji. No i taka sytuacja dla mnie zaskakująca jest, bo mamy, powiedzmy, rady nadzorcze spółek, mamy spółki, gdzie
ludzie związani z PiS-em, należący do PiS-u, funkcjonują i nie do końca, w tym momencie nie wiem, czy są z prezydentem przeciwko panu Kalince, czy po prostu pracują, a więc pracują dla miasta, czy ewentualnie są zainteresowani tylko i wyłącznie pieniędzmi. Sprawa dotyczy między innymi pana Krzysztofa Kalinki. To jest rodzony ojciec, to jest ojciec pana Kamila Kalinki. Jest przewodniczącym w Radzie Nadzorczej. I o te 1200 zł tak bardzo walczy, czy nie ma na tyle honoru, a więc jeżeli syn powiedział, że rezygnuje ze współpracy z prezydentem, to czego pan Krzysztof Kalinka z tej współpracy z prezydentem nie zrezygnuje? Dla mnie to jest takie dosyć ciekawe i zastanawiające. Tarna Brzeskich Wodociągów. I to jest ta jeszcze jedna rzecz, dlaczego tak powiedzmy nie darzą sympatią panowie przewodniczący Kamil Kalinka i Józef Motyka, pani naczelnik edukacji. Z jednej strony pan Józef Motyka też mówi, że tutaj prezydent go nie zgadzałem się na to, żeby w konkursach na dyrektorów był. No to proszę sobie wyobrazić taką sytuację. I tutaj ja też mam na to świadków, także tutaj też jestem ciekaw, jak druga strona ewentualnie na to odpowie. Jeżeli przyprowadza mi pan przewodniczący sekretarkę z jednej ze szkół i mówi, że to jest idealny kandydat do tego, żeby została dyrektorem w liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika, a więc naszego najlepszego liceum, no po prostu to mało sobie zębów, za przeproszeniem, o biurko nie wybiłem. Jeżeli pan przewodniczący Kalinka próbuje naciskać na panią dyrektor ze szkoły podstawowej numer 7, żeby zatrudniła jego szwagierkę, która co prawda odpowiednie wykształcenie ma, ale nigdy nie pracowała w szkole jako matematyczka, żeby ją zatrudnić, a potem przychodzi do mnie z pretensjami i do pani naczelnik, to tak to powinno wyglądać? To chyba nie do końca. Dlatego też, jeżeli chodzi o konkursy dyrektorów, to powiem szczerze, został celowo prezydent Motyka odsunięty, żeby mi się nie zdarzyło, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle sekretarka zostanie dyrektorem szkoły. A takie możliwości akurat ta pani miała, ponieważ miała skończone zarządzanie oświatą. Jeżeli jakieś pytania, proszę państwa, to bardzo proszę. No mam czas do końca roku, ale te przeprosiny już ewentualnie się skończą w sądzie. Uważam, że racja jest po mojej stronie, a więc nie ukrywam, że czekam na to, żeby pan Wojciech Brzezowski skierował sprawę do sądu. Ja mam pytanie, dlaczego miasto zleca zewnętrznej firmie wykonanie reformy oświaty, tak jak padło na konferencji PiS w firmie Wulkan? To znaczy, to jest tak, no to jest pewne niezrozumienie, bo to nie jest zlecenie reformy oświaty firmie Wulkan. My z firmą Wulkan współpracujemy. To jest, proszę państwa, umowa podpisana 14 listopada 2016 roku. Praktycznie z firmą Wulkan, z którą dosyć mocno współpracujemy, a przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzeg w zakresie analiz danych potrzebnych do opracowania koncepcji zmian sieci w szkołach. A więc nie dotyczy, firma Wulkan nie zajmuje nam się reformą oświaty, bo tym się zajmują akurat i to są w stanie udźwignąć pracownicy merytoryczni Wydziału Edukacji i Zdrowia. Tam też była taka sytuacja, że nie rozmawiamy na temat z przewodniczącym na temat reformy oświaty. Takie spotkanie odbyło się u mnie w gabinecie. Pan przewodniczący dostał informację, jak sytuacja wygląda i co zamierzamy zrobić. My chcemy zrobić debatę oświatową na przełomie grudnia i stycznia. O tym samym mówiłem akurat ostatnio na spotkaniu osiedlowym na osiedlu Siarkowiec. Także to nie jest tak, że tutaj akurat tej wiedzy na ten temat nie posiadają. Powiem tak państwu, bo też mówił, że nie wie, jakie koszty będą związane z reformą oświaty. Ja na spotkaniu mówiłem, że te koszty są w granicach między 150 a 200 tysięcy złotych. Bo to dotyczy przebudowy sal dydaktycznych w trzech szkołach podstawowych. Chodzi o szkołę podstawową numer 3, 4 i szkoła podstawową numer 10. Analiza
analiza danych to takie dosyć szerokie pojęcie, można pod to podciągnąć wszystko. A ile w ogóle płacimy tej firmie Vulcan? Ta umowa, proszę Państwa, jest podpisana na kwotę, już Państwu powiem. Ja tu gdzieś tą kwotę widziałem, 30 kilka tysięcy złotych. 36 458 zł. I również padł zarzut odnośnie tej firmy, odnośnie kompetencji urzędników naszego Wydziału Oświaty, że zlecamy firmie zewnętrznej wykonywanie pewnych czynności, a urzędnicy, tak jak również pan prezydent Matyka, mówi, że oni byli od tego, żeby tak pewne sprawy wykonywać. No to proszę powiedzieć, a czym się pan prezydent Matyka zajmował przez 2 lata, jak nie oświatą? No to kwestia jest taka. Pan prezydent Motyka mówił o tym, że zajmował się opracowaniem strategii dla zawodowców. Może nie będę elegancki, ale on tę strategię widział za przeproszeniem jak świnia słońce. On tej strategii nigdy na oczy nie widział. I opowiadanie takich rzeczy na konferencji, jedyna rzecz, z którą mógł mieć wspólną ze tą strategią, to, że akurat wykonywał go jego imiennik, a więc Józef Grzych i Józefa Biernacka. Razem z naczelnikiem i urzędnikami wydziału i razem z dyrektorami szkół zawodowych. Dziś pan prezydent powiedział o jednym wniosku biura projektowego córki byłego wiceprezydenta, że był wydany wcześniej niż inne, a na konferencji, na której pan mówił o odwołaniu, o powodach odwołania, mówił pan w liczbie mnogiej o... Znaczy wszystkich wniosków było kilkanaście. Znaczy kwestia jest taka, że tam sytuacja jest też złożona, bo nie tylko chodzi o wnioski dotyczy tylko i wyłącznie samego biura projektowego, ale też powiedzmy biuro projektowe współpracowało z innymi projektantami, którzy też o dziwo później znajdowali zatrudnienie w takich firmach jak na umowę zlecenia Tarnobrzyskie Wodociągi czy Parku Technologicznym. Także tutaj tych wniosków wszystkich będzie ponad 20. Dotyczących związanych z pozwoleniami na budowę. Dla? Dla? Dla tej firmy należącej firma córki prezydenta Brzozowskiego prowadziła całą procedurę. No i to nie jest tak, że wniosek był pozwolenie na budowę wydawane było na biuro projektowe dla córki Brzozowskiego. No przecież to tak w ten sposób nie wygląda, tylko po prostu buduje dom, a więc zlecam pewne rzeczy firmie budowlanej, firmie projektowej i firma projektowa załatwia całą procedurę do złożenia wniosku. Czy pan wie, że Państwo prowadzili ten dialog z Państwem ze sobą? No to już Państwu powiem. Znaczy nie, już Państwu powiem, to jest ostatnia moja konferencja. Więcej, jeżeli chodzi o polemikę z Panami, nie będę wchodził. Sypię ziemię popiołem i idę dalej, bo szkoda czasu. Tam jeszcze, jeżeli chodziło o to kumoterstwo, co pan wiceprezydent Brzozowski wczoraj mówił, to on powiedział, że summa summarum on stracił na tym, że poszedł służyć tutaj miastu na urząd wiceprezydenta, bo pokazał, ile w roku wcześniejszym i jeszcze wcześniejszym wykonał tutaj projektów, a będąc prezydentem wykonał ich mniej. Czyli że jednak on na tym się straci. Ale to ja wiem, tylko jeżeli się decyduje na funkcję zastępcy prezydenta, no to z pełną świadomością tego, że albo tracę to, albo dalej sobie funkcjonuję w biurze projektowym i pracuję tak, jak pracuję. No tak, tylko że wyszło na to, że on nie wykorzystywał swojego stanowiska do tego, żeby jak gdyby podnieść obroty swojej firmy i tak dalej, bo według danych, które przekazał... Dla Państwa może ta sytuacja nie jest naganna, nie jest nieetyczna. Dla mnie jest to sytuacja nieetyczna, niemoralna. Naprawdę. No może inaczej na ten temat myślimy, ale ja uważam tak i tutaj swojego zdania nie zmienię. Tutaj mnie nikt w ten sposób nie przekona. No. Ja wiem, że mówię, przewodniczący był dumny z tego. Ja z tego dumny, akurat w żaden sposób dumny nie jestem. Jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Pan jeszcze był zarzut, że pan przewodniczący Kalinka bodajże mówił, że inaczej panowie się umawiali na głosowania na sesjach, inne były podejmowane decyzje, a inaczej później pan prezydent
Dotyczyło, proszę Państwa, to jest tak, kto za prezydentem stoi? To już powiedzmy temat mocno znany podczas kampanii wyborczej. Różni ludzie za mną stali według niektórych ludzi. Proszę Państwa, nikt za mną nie stoi. Była taka sytuacja, że nie ukrywam, że chciałem pomóc koszykówce, ale żeby pewne rzeczy przeprowadzić, no czasami jest taka polityka, że co innego musiałem powiedzieć przewodniczącemu i w trybie 3-dniowym złożyć wniosek, projekt uchwały, po to, żeby też niektórych radnych zaskoczyć, a pan przewodniczący miał czasu na to, żeby zmusić swoich radnych do głosowania takiego, a nie innego. No i się udało. I bardzo się cieszę, że koszyk Tarnobrzegu dalej funkcjonuje. Na tej wczorajszej konferencji dopytałem tutaj pana Brzezowskiego, pana Kalinkę, odnośnie tego telefonu do województwa, że jeden telefon wystarczy i tak jak pan prezydent mówił, i wszystkie projekty nasze będą odrzucane. No i oni wręcz zaśmiali się i przedstawili. Pan oglądał chyba, jak to wyglądało. Mógłby się pan do tego odnieść? To znaczy, nie wiem, czy, bo prezydent powiedział, że żartował, czy... Że to było w żartach, że wyszło tak, że skarbniczka mówi, że ona już nie ma pieniędzy na wasze wyjazdy, nie ma pieniędzy na wkład własny i tu pan prezydent Brzezowski zażartował, no to możemy zadzwonić i odwołać te projekty, które oni chcieli złożyć. Rozumiem, że wczoraj prezydent Brzezowski krytykując swoich urzędników, naczelników też żartował. Nie, według mnie to nie był żart, proszę państwa. Jaki SMS, że tak powiem, miał otrzymać marszałek Orty? A więc jeżeli tak meldunki wyglądają z miasta Tarnobrzego, no ja się cieszę, że pan przewodniczący w końcu już mnie nie bombarduje SMS-ami i te SMS-y trafiają bezpośrednio do marszałka, no to bardzo się cieszę, że tak powiem odrobił lekcję i poszedł na przyspieszony kurs, jak meldunki należy składać i komu. Teraz trochę złośliwy jestem. Zaczyna się ciekawie w Tarnobrzegu robić, ja powiedzmy, rozmowy prowadzę, te typy są na tyle ciekawe, że jeszcze potrzebam Państwa trochę w niepewności, bo kilka jeszcze rozmów będzie. Ja spotkam się z panem Sławomirem Partyką, ale to będzie rozmowa na temat ewentualnie głosowań w Radzie Miasta. Nie przewiduję, żeby ktoś z Platformy Obywatelskiej funkcjonował jako wiceprezydent. A jeżeli chodzi o przedstawienie, no to najprawdopodobniej już po świętach taka konferencja się odbędzie i będę mógł przedstawić jednego wiceprezydenta. A czy pojedyncze zdanie PiS na temat statystyki? Czy kiedy obecność tam chyba obok różnego posiedzenia w przestrzeni PiS? No to była chyba, nie powiedzieć, bo chyba taką miałem demonstrację, prawda, że... No przecież widziałem SMS-y pana Kalinki do radnych, także no to no powiedzmy, czy oni mieli wyjście jakieś, no to trudno mi powiedzieć. Powiem tak, że to już jest moja tajemnica, kto mi te SMS-y wysyłał, ale to już nie było pomyłki. Niektórzy radni PiS wysyłali do mnie po odwołaniu wiceprezydenta Wojciecha Brzezowskiego, otrzymywałem SMS-y od radnych z PiS-u, żeby mi się trzymał. Jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo.